Witam Was kochani w mojej kuchni, dzisiaj mam dla Was zupa, bardzo zdrowa zupa, zupa spalająca tłuszcz, jak już żeście w tytule przeczytali. I ta zupa je, no w sumie się szybko robi, bo to się potem wszystko ta wcieknie do garca, ale też trzeba trochę tam składników, no ale warto je i te składniki tu starczą na bardzo duży garnek, także możecie się albo ta zupa zawożyć, albo jak już tak grichty ją chcecie, jeszcze możecie jeść, no 5 porcji na raz, bo ona jest dobra w sumie, no. I o tak kiedy zjadła całą zgar zupy, że jak się uważała, no niby na 2-3 dni, ale jego potem w jeden dzień zjadła, bo mi tak dobrze smakowała. No dobra kochani, ja już wam pokazuję co potrzebujemy, a reszta to tam jeszcze na końcu opowiem. Kochani, tu mu tak gdzieś 5 pałek, niech tak gdzieś, no mu te 5 pałek, da się tu 4 litry wody, 4 litry wody i już się to teraz zagotuję. Będę gotować tak gdzieś 10 minut. W międzyczasie się pokroja inne składniki. Tam o marchewkę już pokrojoną. 3 średnie marchewki, w plasterki się pokroiła. Jak chcecie mniejsze kawałki, mniejsze kawałki marchewki, to pokrójcie sobie. Na kosteczka możecie. Ten seler się pokroja na takie no pół paseczki cieniutkie. No. Tu te zielone na talerzu, to kolendra pokrojoną. Miałam taką, no troszkę kolendry tam miałam, pokroiła się to. Nie, to było selera. Przepraszam, to nie była kolendra. To były te liście ze selera, co mi tam zostało. Ja, teraz mi się przypomniało. Jedna papryka średnią, taką czerwoną, pokroić na kosteczka. Po tym bym potrzebować kapustę białą. Malutką kapustę albo całą, jeśli macie bardzo malutką. A jak taką średnią, to jednak to połowa. No, ta kapusta... posiekać jak wam wygodnie, jak posiekacie, jak wy to robicie, róbcie jak wam, jak uważacie. Ja sieko zawsze tak, jest 100 sposobów na siekanie kapusty, ja zawsze tak robię. No, chyba że mu duże ilości, to sobie zna maszynę, ale nie chciało mi się brać. Okej, okay. Z tej kapusty to ja już na tak gdzieś połowa, bo tą taką średnią, malutką była. Płatny kalafior, tu mu taki nawet większy kalafior, już się z tego połowa ino wziona. Ten kalafior podzielimy na różyczki, tak, no na malutku, na różyczki. Tak, o, oczywiście go umyć przed tym. I z przypraw, co bymy potrzebować, oczywiście bym potrzebować sól, pieprz czarny. Ale tu się te kulki da na talerz już, pół soku z cytryny, sok z połowy cytryny, dwie łyżki zielonego, zielone pietruszki, suszone tłumu, tu te 5 kulek czy 6 to jest ten czarny pieprz, co się wrzuca z tamtego flaszeczki, z tej flaszeczki, pora liściów laurowych, 3 ziele angielskie, jedna łyżeczka kminku jak macie, ja nie miała kminku takiego naszego polskiego, już się tu ta czarnuszka wrzuca, czy czarny kminek, to tam pisało, nie wiem dokładnie. Potem jedna łyżeczka czerwonej papryki słodkiej i tam ćwiartka łyżeczki chili. Te udka, jak się dbano gotowa, tak no, te 10 minut, szumowiny się tam pozbierajcie. Wciepnimy te liście laurowe i te pieprz i te ziele angielskie. Te sól. A tu pokoza, bo jak to wszystko na talerzu się prezentuje, no, kalafior podrozdzielany, marchewka pokrojoną, kapusta pokrojoną, posiekaną, z każdego muszę uskubnąć, tu jemu seler, też muszę uskubnąć, no, tu je te zielone z selera, co tam zawsze zostało, co tam zostało i tu ta papryka czerwona, też muszę oczywiście uskubnąć, bo ja by nie była sobą, ja bym się zaraz coś tu dziuba nie wcisła. Ok, kamera mi zaparowała. Wciepna ta marchewka, myślę, że widać, że już wciepła. I zagotuję to. Będę to gotować tak gdzieś 20 minut. 20-30 minut, aż te udka będą miękkie. Potem ja wyciągnę te udka, bo te pałki, jak macie duże udka, to dajcie te 3 takie, wiecie, te duże podudzia. Te pałki się wyciągną, te mięso. Jak chcecie coś użyć do mięs, do zupy, to może to ściągniecie się ta skóra i potem się rozdrobnicie, rozdróbcie się te mięsko i potem wciepniecie, a jak nie, to możecie tak zjeść, a jak... albo sałatkę zrobić. Potem wciepna ta kapusta, ten seler, papryka i te zielone z tego selera,
zamieszać to, przykryć i gotować 20 minut. Po tym czasie ciepnę ten kalafior, bo jednak kalafior długo nie potrzebuje, nie chciałam, żeby mi się tu zwiętnął. Kalafior dać do tego i potem dać tu puszka pomidorów. Moje pomidory tu były całe, już się potem nie rozdrobniła w garcu, ale dajcie puszka pomidorów posiekanych. Albo takie dwie łyżki koncentratu pomidorowego, potem dach te reszta przypraw, ta czarnuszka, te papryki, chili, zielono pietruszka, sok z cytryny i teraz to banan gotować tak gdzieś jeszcze 20 minut pod przykryciem, aż wszystkie składniki banu miękkie. Posmakujam teraz. Znaczy musicie tak długo gotować, aż to będzie miękkie wszystko. Aż wszystko będzie fajne, miękkie, żeby było zjadalne, nie żeby było takie twarde, miękkie. Czasami potrwa 15, czasami 20 minut, także musicie tu sprawdzić. Jak na koniec to będzie jeszcze trochę twarde, to jeszcze podgotujcie 5-10 minut i będzie ok. Na koniec jeszcze doprawię solu, bo mi jednak troszkę mało było. Dałam tu pietruszki zielone jeszcze, bo ją tak lubię dać. I zupka gotowa, oczywiście nie musicie takiej gorkiej jeść jak ją, możecie ją ustawić tak gdzieś 20 minut, jeszcze u nas się przegryzie i można potem jeść. Ja już tu kalafior jednak troszkę za srogi był, rozdrobniła się go i tu teraz z wami zjem. Muszę powiedzieć, zupy się fajnie nie je jak i taką gorącą. Okej, chyba że na rozgrzanie. Okej, ale pyszną była. Widzieliście? Proste i bardzo dobre. Nie wypowiem, kiedyś zupa się zrobiła, a to jeszcze w Polsce mieszka, jakieś zupa dieta kwaśniewskiego, bo była taka zupa z kapusty samej, ale ta zupa była bez soli. I tu dała sól, bo to nie idzie bez soli. I ją się tak mordowała w tej Polsce z tą zupą bez soli i nie dotrzymała tej diety, bo było obrzydliwe. Normalnie bez soli i obrzydliwe. Nie umiał. Okej, marchewka zezrana surowo, a z kapusty, a teraz się tak poskupię. Ale w zupie muszę mieć sól, ta zupa musi smakować. I powiem, bardzo też lubię w takiej zupie pomidory. Albo pomidory, jak nie macie pomidorów, to dajcie koncentrat pomidorowy, tak żeby troszkę było smaku na te pomidory. Ja bardzo tak lubię. No i oczywiście sól, ja. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, ale bez soli to tak nie wie. Ja tak nie umiem. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Zupa oczywiście starczy na dużo. Jak wiecie, że nie szafniecie, to albo się założcie do krausków, albo weźcie połowę składników i trochę tego, trochę tego, trochę tego. I będzie dobre. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Aha, w ostatnim filmie, że postowała też właśnie zdrowy chleb. Zdrowy chleb, chleb białkowy, link znajdziecie w opisie na dole, pod filmem. A jak nie, to tam wpiszcie w wyszukiwarce zdrowy chleb białkowy, opolanka Kasia, to się tam wyświetli jako pierwsze. Powinien się wyświetlić, W następnym filmie będzie coś niezdrowego, albo może zdrowego, będzie ciasto bo miała ciasto i będzie ciasto, Dobra, kochani, to by było na tyle. Ja życzę miłego startu. Odchudzania, startu diet. Życzę wam powodzenia w tych dietach, jak będziecie robić, jak robicie. Ja się postaruję jeszcze więcej zup takich spalających tłuszcz zrobić. Postaruję poszukać się coś tam i postaruję się to dać, bo jednak dużo ludzi mi pisze, że lubi mnie oglądać, ale nic z mojej rzeczy nie gotuje, bo ją gotuję niezdrowo i tłusto, ale tak są ludzie, ludzie się lubią pojeść normalnie tłusto i konkretnie, Dobra, kochani, to by było na tyle. Ja wam życzę miłego dnia, dzięki za obejrzenie, dzięki za komentarze, za to, żeście ze mną są i do następnego razu. Cześć!